Tu podcast artykuły naukowe czytane w całości i nie do końca profesjonalnie. Ja jestem Artur i dzisiaj będę czytać artykuł Antyspołeczne zaburzenia osobowości a skuteczność oddziaływań terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Artykuł Małgorzaty Orzeł Górniak z książki, rozwój i wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji rok 2013. Zanim zaczniemy czytać, przypominam, że można dodać się do Facebooka, żeby mieć spogląd na to, kiedy wychodzą nowe odcinki. Można też spojrzeć i wysłać maila na artykuły naukowe czytane małpa.gmail.com, na przykład, żeby okazać mi miłość albo nienawiść, albo zgłosić jakieś propozycje czytania. Mm, I co jeszcze? No i podcast jest dostępny wszędzie, praktycznie gdzie są tylko podcasty. Od Spotify po Apple Podcasts i tyle. Dobra, zaczynamy czytać od streszczenia. Streszczenie. Antyspołeczne zaburzenia osobowości należą do tej kategorii dysfunkcji psychicznych człowieka, które skutkują jego nieprawidłowym działaniem, niejednokrotnie utrudniającym lub wręcz uniemożliwiającym przystosowanie do środowiska społecznego. Na gruncie oddziaływania resocjalizacyjnych oraz psychoterapeutycznych jednostki dotknięte tego typu zaburzeniem stanowią grupę wyjątkowo trudną i skomplikowaną. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie zarówno polskich, jak i zagranicznych poglądów na temat skuteczności psychoterapii i resocjalizacji jednostek antyspołecznych. Stanowi on tym samym charakterystykę funkcjonowania psychospołecznego, opisywanej tu grupy, oraz prezentuje przegląd współczesnych badań. Odnoszących się do efektywności procesu resocjalizacji w ich zakresie: Słowa kluczowe, antyspołeczne zaburzenia osobowości, psychopatia, terapia psychoanalityczna, terapia poznawcza behawioralna 1. Istota antyspołecznych zaburzeń osobowości: Zaburzenia osobowości należą do tej kategorii dysfunkcji psychicznych człowieka, które skutkują jego nieprawidłowym zachowaniem. Niejednokrotnie utrudniającym lub wręcz uniemożliwiającym przystosowanie do środowiska zewnętrznego. Zgodnie z definicją amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-4TR, termin osobowości zaburzonej odnosi się do utrwalonego wzorca wewnętrznego przeżywania i zachowania wyraźnie odbiegającego od norm oraz oczekiwań charakterystycznych dla kultury, w której żyje dana jednostka. Wspomniany wzór ujawnia się ponadto w co najmniej dwóch z czterech obszarów funkcjonowania poznawczym, afektywnym, interpersonalnym oraz w zakresie kontroli impulsów. Istotne jest, że w przypadku niektórych typów osobowości nieprawidłowej niewłaściwe strategie adaptacyjne oraz dysfunkcjonalne przekonania skutkować mogą wchodzeniem jednostki w konflikt z prawem, a w konsekwencji jej bezwzględnym pozbawieniem wolności. Do tego właśnie rodzaju patologicznych osobowości, które stanowią jednocześnie grupę szczególnie wysokiego ryzyka podejmowania działalności kryminalnej, zalicza się osobowość antyspołeczną. W ramach wyjaśnienia zaznaczyć należy, że obecnie w literaturze psychiatryczno-psychologicznej obserwuje się tendencję do utożsamiania pojęcia osobowości antyspołecznej z terminem psychopatii, co implikuje szereg zarówno terminologicznych, jak i praktycznych rozbieżności w zakresie odpowiedniej diagnostyki. Terapii, leczenia i resocjalizacji. Istotnym jest tu również fakt, że w polskiej rzeczywistości zauważa się wręcz wyjątkowo swobodne posługiwanie się etykietą psychopaty, co wydaje się nie mieć wyraźnych podstaw nie tylko teoretycznych, ale przede wszystkim klinicznych. Innymi słowy w praktyce terapeutycznej i resocjalizacyjnej poddajemy diagnozie jednostkę antyspołeczną, a czujemy psychopatę. Co z kolei niewątpliwie odzwierciedla się w nie do końca właściwych przeświadczeniach, zarówno społeczeństwa, jak i przedstawicieli całego wymiaru sprawiedliwości, o pełnej odporności tej właśnie grupy osób na wszelkiego rodzaju oddziaływania naprawcze. W celu usystematyzowania powstałych rozbieżności terminologicznych, należy wyraźnie podkreślić, że pojęcia psychopatii i antyspołecznych zaburzeń osobowości, choć z pewnością przejawiają zakresy wspólne, nie są w pełni równoznaczne. Kryteria rozpoznania psychopatii oparte na używanej obecnie skali w obserwacyjnej psychopatii Roberta Hera, The Psychopathy Checklist Revised, PCLR, kreślał prototypowy obraz z psychopaty jako osoby nie tylko antyspołecznej, na no co wskazują między innymi jej wczesne problemy z zachowaniem. Bogata historia kryminalna czy pasożytniczy styl życia, ale również jako jednostkę wysoce skoncentrowaną na samym sobie i silnie narcystyczną. O czym świadczą takie cechy dodatkowe jak egocentryzm poczcie wyższości, brak empatii czy też niezdolność do odczuwania wyrzutów sumienia. Na zaprezentowanym rysunku widać wyraźnie, że chociaż każdy psychopata przejawia antyspołeczne zaburzenia osobowości, to jednak nie każda jednostka antyspołeczna wykazywać będzie charakterystyczne cechy psychopatii. I tutaj yy, krótka przerwa na opisanie rysunku. Rysunek zależność między antyspołecznym zaburzeniem osobowości a psychopatią. I wygląda mniej więcej tak, że są dwie elipsy. Duża elipsa to osobowość antyspołeczna, a w środku tej elipsy jest mniejsza elipsa z napisem psychopatia. Innymi słowy, w naszym społeczeństwie funkcjonować mogą osoby z osobowością antyspołeczną nie będące sensu stricte psychopatami. Z równie istotne jednostki wykazujące antyspołeczne zaburzenia osobowości przejawiać mogą różne nasilenie cech psychopatycznych, od niskiego aż do bardzo silnego, tak zwana ciężka psychopatia. Wiedza ta jest szczególnie istotna z punktu widzenia analizy uwarunkowań skłonności do podejmowania działań przestępczych, a w tym samym z punktu widzenia prognozy planowanych efektów resocjalizacji ogólnej podatności na leczenie oraz Przewidywania prawdopodobnego ryzyka recydywy. 2. Sprawca przestępstwa, jako osoba z antyspołecznym zaburzeniem osobowości. Fakt, że antyspołeczne zaburzenia osobowości należą do najbardziej kryminogennych dysfunkcji psychicznych człowieka, nie powinien dziwić po przeanalizowaniu ich cech osiowych. Nieumiejętność dostosowania się do norm społeczno-moralnych oraz prawnych. Skłonność do oszustwa i zachowanie manipulacyjno-instrumentalnych, brak wyrzutów sumienia, obojętność wobec ludzkiej krzywdy, jak również impulsywność, agresywność i całkowita nieodpowiedzialność w 2000, Carson i inni 2003. Bezpośrednio wskazują na bardzo duże prawdopodobieństwo wejścia jednostki antyspołecznej w konflikt z prawem. Taka konfiguracja symptomów składa się również na szczególną formę prowadzonej działalności kryminalnej i niewątpliwie różni się od przestępstw popełnianych przez osoby niewykazujące tego typu zaburzenia. Jest to także priorytetowy argument świadczący o powszechnej obecności antyspołecznych sprawców w zakładach karnych. W tym miejscu podkreślić należy że problematyka obecności jednostek antyspołecznych w warunkach izolacji penitencjarnej, z punktu widzenia oddziaływań naprawczych, jest szczególnie istotna. Wspomniany trwały wzorzec nieprawidłowego funkcjonowania, jaki przejawiają jednostki antyspołeczne, równie mocno zaznacza się także na terenie zakładu karnego. Jak się ponadto okazuje, warunki penitencjarne mogą wręcz nasilać istniejące już zaburzenia. Eksponując tym samym zmniejszoną zdolność jednostek antyspołecznych w zakresie umiejętności dostosowywania się do ograniczeń, jakie środowisko inkarcerowane ze sobą niesie. Do szczególnie często obserwowanych zaburzeń w zakresie izolacji penitencjarnej zalicza się między innymi niesubordynację oraz postawę opozycyjną względem władz więziennych, wynik wzmożonej pobudliwości, nieuzasadnioną podejrzliwość brak samokrytycyzmu defekt moralny przejawiający się szczególnym okrucieństwem wobec współwięźniów zachowania instrumentalne przejawiające się w skłonności do samookaleczeń i głodówek wszystkie te elementy wskazują wyraźnie na potrzebę objęcia osadzonych antyspołecznych zarówno szczególną uwagą służby penitencjarnej jak również wysoce intensywnymi oddziaływaniami psychoterapeutycznymi Przypuszczać można także, że pozytywne zmiany w zakresie terapii implikować będą pozytywne zmiany na gruncie resocjalizacji. Dlatego też w niniejszym artykule skupiono się na omówieniu terapii, których skuteczność stanowić będzie równoznacznik minimalizowania przestępczej aktywności. 3. Terapia i resocjalizacja jednostek antyspołecznych. Jednostki przejawiające antyspołeczne zaburzenia osobowości stanowią ogromne wyzwanie nie tylko dla klinicystów, ale również dla całego wymiaru sprawiedliwości. Jest to szczególnie widoczne przy istniejącym ogólnym przekonaniu pełnej odporności tej właśnie grupy osób względem stosowanego wobec nich leczenia lub wręcz o możliwości pogorszenia ich ogólnego stanu funkcjonowania w wyniku błędnie podjętych oddziaływań terapeutycznych. Literatura przedmiotu niejednokrotnie wskazuje na fakt, że żaden z istniejących aktualnie tradycyjnych bądź nietradycyjnych modelów terapeutycznych nie jest w stanie w pełni skutecznie poprawić funkcjonowania osób antyspołecznych, co potęguje jednocześnie pejoratywne powszechne przeświadczenia, że zaburzenie to jest nieuleczalne. Pomimo utrzymujących się przez wiele lat tak pesymistycznych przekonań. Obecnie pojawiły się już badania m.in. Dawidson i inni 2009, kulen i inni 2010, na podstawie których stwierdzić można, że nie ma przekonujących dowodów na nieuleczalny charakter antyspołecznych zaburzeń osobowości. Wyniki tych badań zaprezentowane w dalszej części pracy wskazują wyraźnie, że jednostki antyspołeczne mogą być podatne na pozytywne zmiany. Konieczne jest tu jednak zastosowanie odpowiednio intensywnej procedury terapeutycznej i właściwego podejścia terapeuty. 3.1. Podstawowe trudności w zakresie prowadzenia i leczenia jednostek antyspołecznych. Pomimo istniejących aktualnie dowodów klinicznych i empirycznych potwierdzających słuszność podejmowania względem osób antyspołecznych oddziaływań naprawczych. Nie wyklucza to jednak faktu, że praca terapeutyczna z tą właśnie grupą osób należy do jednej z najbardziej problematycznych, a stosowane tu procedury postępowania do wyjątkowo skomplikowanych. Praca z pacjentami, u których rozpoznano antyspołeczne zaburzenie osobowości, jest wyjątkowo trudna nie tylko ze względu na brak ściśle określonych czynników etiologicznych, ale przede wszystkim z powodu stopnia samego zaburzenia jego charakteru oraz szczególnie niesprzyjającego zmianom przebiegu. Nie ulega wątpliwości, że psychoterapia, która wymaga od pacjenta szczerego i aktywnego uczestnictwa w przypadku jednostki antyspołecznej, spotyka się z oporem oraz z przeświadczeniem o braku jakiejkolwiek formy pomocy oraz wsparcia. Osoby przejawiające antyspołeczne zaburzenia osobowości nie są ponadto zdolne do emocjonalnego wglądu na którym tak bardzo zależy większość terapii opartych na dialogu. Jednostki te nie dążą więc do żadnych zmian w zakresie swojego funkcjonowania, a narcystycznie zniekształcony obraz własnej osoby nie wymaga od nich określania koncepcji własnej przyszłości. Ostatecznie przyjąć więc można, że, jak stwierdzają Kent i Hoffman 2011, Osoby przejawiające antyspołeczne zaburzenia osobowości wykazują postawę opozycyjną w stosunku do przebiegu całego postępowania terapeutycznego. Rolę pacjenta widzą w zdecydowanej pozycji niższości, a osobę terapeuty jako obiekt, który można oszukać lub wykorzystać. Tutaj pojawia się również kolejny niezwykle istotny aspekt: manipulacja i instrumentalizm. Jak się bowiem okazuje jednostka antyspołeczna, terapię traktuje jako swoistą grę opartą na tzw. zimnej kalkulacji uwzględniającej jedynie własne korzyści. Niewątpliwie podejście takie nie tylko nie sprzyja budowaniu oczekiwanej pozytywnej relacji terapeutycznej, ale co najważniejsze w przypadku niewłaściwego podejścia terapeuty doprowadzić może również do tak zwanego skuteczniejszego drapieżnictwa osób poddawanych interwencji. Wszystkie tego typu trudności, choć powszechne w pracy ze sobą antyspołeczną, nie stanowią jednak bariery nie do pokonania. Najważniejsza jest tu pełna świadomość przebiegu zaburzenia, oraz umiejętność odpowiedniego reagowania na zaistniałe utrudniające przebieg terapii problemy. Podkreślenia wymaga to również fakt, że analizując zakres i skuteczność pomocy niesionej osobom przejawiającym tak ciężkie zaburzenia osobowości, do jakich należą zaburzenia antyspołeczne. Zasadniczym aspektem, jaki należy uwzględnić już na etapie planowania, niezależnie od przyjętej metody lub formy terapii, jest tak zwane prowadzenie pacjenta, którego fundament stanowi środowisko, miejsce udzielania pomocy psychologicznej. Niewątpliwie musi być ono gwarantem bezpieczeństwa zarówno dla pacjenta, jak i terapeuty. 3 2. Strategie i metody oddziaływań terapeutycznych w świetle głównych nurtów psychologicznych. Obecnie w zakresie postępowania psychoterapeutycznego stosowanego wobec jednostek antyspołecznych wyróżnia się wiele strategii i metod. Większość z nich czerpie jednak z dwóch fundamentalnych podejść psychologicznych: psychoanalizy oraz terapii poznawczo-behawioralnej. 3.2.1 Lęk, więź, sumienie. Czyli praca z jednostką antyspołeczną w nurcie psychoanalitycznym. Jednym z pierwszych podejść, w którym podejmowano pracę terapeutyczną z osobami przejawiającymi antyspołeczne zaburzenia osobowości, jest nurt psychoanalityczny, który bardzo wyraźnie podkreśla rolę nieświadomych procesów, konfliktów i obron w funkcjonowaniu psychiki jednostki, jak również ich znaczenie dla postrzegania samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości. Na gruncie terapii psychodynamicznej za priorytetowy aspekt podejmowanego przez osoby antyspołeczne zachowania uznaje się więc te uwarunkowania, z których sama jednostka nie zdaje sobie sprawy, a które sygnalizują zaburzenie w wewnętrznych stanach umysłu lub stanowią przed nimi obronę. W bezpośrednim odniesieniu do terapii podejście psychodynamiczne, psychodynamic therapy PT określa się na dwóch zasadniczych celach. Nauce wglądu w siebie oraz wzmocnieniu rozwoju superego. Podkreślić należy jednak wyraźnie, że już ogólna znajomość cech charakterystycznych oraz przebiegłą społecznych zaburzeń osobowości wydają się wskazywać jednoznacznie na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w zakresie stosowania tego właśnie typu oddziaływań. Do zasadniczych problemów zalicza się tu wspomniana już dysfunkcja w zakresie umiejętności uświadamiania sobie własnych i cudzych stanów emocjonalnych, niedostateczną motywację pracy nad samym sobą oraz niedostrzeganie istoty problemu własnego funkcjonowania. Przyjmując ponadto, że struktura problemów w nurcie psychoanalitycznym znajduje się na poziomie nieświadomym, pacjenci z antyspołecznym zaburzeniem osobowości mogą mieć wyraźnie utrudniony dostęp do ich rozpoznania, a co za tym idzie, również zmiany w ich zakresie. Najprawdopodobniej no i i dlatego właśnie pierwsze doniesienia dotyczące tego właśnie rodzaju terapii prowadzonej w odniesieniu do jednostek antyspołecznych oceniane były zdecydowanie pesymistycznie. Z upływem czasu i prowadzeniem kolejnych badań zaczęto tu jednak odnotowywać pewne pozytywne zmiany. Jak przytacza Pospiszyl 2000. Efektywność terapii w nurcie psychoanalitycznym potwierdziła między M. m. Schmideberg 1978. Wspomniana autorka, opierając się na indywidualnych opisach przypadków, wykazała zdecydowaną poprawę funkcjonowania u 11 niebezpiecznych sprawców przestępstw, którzy wykazywali zanik poczcie winy i umiejętności nawiązywania kontaktu emocjonalnego z innymi ludźmi. Na pozytywne wskaźniki stosowania psychoanalizy wskazała również Pastwa Wojciechowska 2006-2009, która dokonała szeroko zakrojonego przeglądu badań nad skutecznością oddziaływań psychodynamicznych u osób antyspołecznych. Wspomniana autorka na podstawie analizy szeregu badań empirycznych wielu autorów wykazała, że pozytywne efekty oddziaływań terapeutycznych odnotowane zostały w 59% terapii. Prowadzonych w latach 1962-1985. Szczególnie istotne jest tu jednak, że warunkiem koniecznym do pojawienia się korzystnych zmian w badanej grupie osób było prowadzenie systematycznych oddziaływań przez okres około 5-6 lat. Pozytywne rezultaty, wyróżnione przez pastwę Wojciechowską na podstawie przeglądu prowadzonych terapii, wskazują na brak wrogości. Większe uspołecznienie i uwewnętrznienie norm moralnych, poprawę w zakresie funkcjonowania sfery interpersonalnej, nawiązanie silniejszych więzi emocjonalnych z rodziną, podejmowanie i utrzymywanie pracy i zwiększenie stopnia wglądu w siebie. Chociaż niewątpliwie stwierdza się więc możliwość uzyskania pozytywnych efektów psychoterapii psychodynamicznej. Stosowanej wobec osób przejawiających antyspołeczne zaburzenia osobowości, koniecznym wydaje się określenie warunków niezbędnych do ich zaistnienia. Przyjmuje się, że punktem wyjścia w zakresie stosowania terapii w nurcie psychoanalitycznym jest gruntowna ocena diagnostyczna pacjenta. Na jej podstawie wyodrębnić można bowiem te aspekty funkcjonowania jednostki, które rokują pozytywnie, bądź też negatywnie w zakresie prognozy. Oraz oceny skuteczności planowanej interwencji. Jak podają Clarkin i inni 2013, do korzystnych kryteriów selekcyjnych należą tu niski i umiarkowany poziom psychopatii, obecność lęku i lub depresyjnego afektu, pewne zdolności do tworzenia relacji przywiązaniowych z innymi ludźmi w przeszłości, występowanie mechanizmów obronnych wyższego poziomu lub neurotycznych, pewne oznaki superego. Analogicznie można również wyodrębnić te aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego, które w dużym stopniu minimalizują skuteczność, a tym samym zasadność stosowania u jednostki antyspołecznej terapii psychodynamicznej. Są to sadystyczno agresywne zachowania prowadzące do poważnych obrażeń zupełny brak wyrzutów sumienia lub usprawiedliwienia dla tego rodzaju zachowań ponadprzeciętna inteligencja lub umiarkowane upośledzenie umysłowe brak zdolności do tworzenia emocjonalnych przywiązań w przeszłości nieoczekiwany atawistyczny strach odczuwany przez doświadczonego klinicystę w obecności pacjenta. Ostatecznie przyjąć więc można, że w klinicznej ocenie zasadności prowadzenia terapii psychodynamicznej wobec osób przejawiających antyspołeczne zaburzenia osobowości, kluczową rolę odgrywa występowanie u nich trzech zasadniczych aspektów: lęku, więzi oraz sumienia. Chociaż fundamentalne zasady psychoanalizy początkowo nie sprzyjały optymizmowi w zakresie roli terapii psychodynamicznej w pracy z osobami antyspołecznymi. To jednak późniejsze badania nad dysfunkcjami poznawczymi oraz przetwarzaniem afektywnym pacjentów antyspołecznych wraz z uwzględnieniem faktu, że antyspołeczne zaburzenia osobowości zostały uznane za zaburzenia przywiązania, świadczyć mogą o dużej wartości terapii psychodynamicznej. Jak podkreślają ponadto King i inni, 2005, terapie prowadzone w nurcie psychoanalitycznym największą wartość niosą dla tych osób, których motywacja do leczenia wykracza poza chęć rozwiązania natychmiastowego problemu i które szukają zwiększenia świadomości ukrytych źródeł doświadczenia i zachowania. Ponadto wyraźnie podkreślić należy tu również, że na efektywność interwencji psychodynamicznej wskazuje się przede wszystkim w połączeniu z innymi metodami oddziaływania. 322 Praca z jednostką antyspołeczną w nurcie poznawczo-behawioralnym Kolejnym, a przy tym zdecydowanie lepiej postrzeganym na gruncie praktyki klinicznej podejściem terapeutycznym stosowanym w odniesieniu do jednostek antyspołecznych jest nurt poznawczo-behawioralny. Fundamentem tego podejścia są dwie koncepcje pracy terapeutycznej: skoncentrowanie na obserwowalnym zachowaniu, behawioryzm, oraz oparta na przetwarzaniu informacji, terapia poznawcza. W modelu tym zakłada się więc związek między indywidualnymi przekonaniami. I emocjami danej jednostki, a podejmowaną przez nią aktywnością i działaniem. Terapia kognitywno-behawioralna Cognitive Behavioral Therapy CBT wydaje się być szczególnie właściwym rozwiązaniem w zakresie leczenia wszelkich zaburzeń osobowości. Nie powinien dziwić więc fakt, że z tego typu interwencji korzysta się także w postępowaniu z jednostkami antyspołecznymi, u których poprzez pracę nad funkcjonowaniem poznawczym dąży się do poprawy. Zachowań moralnych i społecznych. Bardzo istotne jest jednak, żeby leczenie nie było tu czymś więcej niż tylko instrumentalnym środkiem, przez który dana osoba stara się osiągnąć własne korzyści. Między innymi dlatego właśnie tak dużą rolę przypisuje się tu zaangażowaniu pacjenta oraz właściwej relacji terapeutycznej. Istotnym jest również fakt, że leczenie na gruncie terapii poznawczo-behawioralnej opiera się na pracy, nad obserwowanym zewnętrznie zachowaniem oraz jego wyznacznikami, np. agresją bądź uzależnieniami, a nie jak w przypadku terapii psychodynamicznej, nadążeniu do poprawy zaburzonej struktury osobowości. W praktyce klinicznej zalety terapii behawioralno-poznawczej dostrzegli m.in. Davidson i inni, 2009 Którzy badali skuteczność tej właśnie formy oddziaływań u osób antyspołecznych przejawiających agresję. 52 dorosłych mężczyzn z rozpoznaniem antyspołecznych zaburzeń osobowości, a przy tym przejawiających agresję w okresie sześciu miesięcy poprzedzających badania zostało losowo przydzielonych do leczenia standardowego TAU oraz leczenia metodami standardowymi poszerzonymi o terapię poznawczo behawioralną. TAU plus CBT. Chociaż po 12 miesiącach obserwacji, w obu badanych grupach odnotowano spadek wystąpienia aktów agresji, słownej i fizycznej, to jednak pojawiły się tu również dane przemawiające za bezpośrednio korzystnym wpływem terapii poznawczo-behawioralnej. Pozytywne zmiany po zastosowaniu CBT odnotowano w zakresie ograniczenia używania alkoholu. Poprawy funkcjonowania społecznego oraz korzystnej zmiany przekonań o innych, co sugeruje, że zastosowana tu forma terapii nie pozostaje bez znaczenia dla ogólnej poprawy funkcjonowania jednostek antyspołecznych. Efektywność terapii kognitywno-behawioralnej potwierdzają również inni badacze, Kalen i inni, 2012, którzy przeprowadzili badania wśród 84 hospitalizowanych na oddziałach sądowych spraw przestępstw przejawiających zaburzenia psychiczne oraz wykazujących zachowania antyspołeczne i przemoc. Uczestnicy badania zostali losowo przydzieleni do programu umiejętności poznawczych The Reasoning and Rehabilitation R&R oraz leczenia standardowego TAU. Przypadki wystąpienia przemocy i zachowań antyspołecznych oceniano tu zarówno w trakcie leczenia, jak i po dwunastu miesiącach od jego zakończenia. Wyniki badań wskazują wyraźnie, że w grupie osób biorącej udział w terapii, która ukończyła pełny program leczenia, incydenty agresji werbalnej, przemocy i naruszeń norm były istotnie niższe niż w stosunku do grupy leczonej standardowo. Znaczące pozytywne skutki odnotowane zostały tu nie tylko w trakcie realizacji programu ARENDAR, ale również w rok po jego zakończeniu. Rezultaty te są wyjątkowo zachęcające i wskazują że przestępcy z zaburzeniami psychicznymi, którzy brali udział w pełnej, intensywnej i systematycznej interwencji kognitywno-behawioralnej, mogą wykazywać poprawę w zakresie niwelowania postaw przestępczych, w tym redukowania zachowań destrukcyjnych, jak również rozwiązywania problemów społecznych i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Co jest tu szczególnie istotne, program umiejętności poznawczych, miał także niepodważalny wpływ na znaczne zmniejszenie recydywy w populacji antyspołecznych przestępców. Ostatecznie przyjąć więc można, że pomimo wyraźnej potrzeby prowadzenia dalszych badań nad efektywnością terapii poznawczo-behawioralnej w odniesieniu do jednostek przejawiających antyspołeczne zaburzenie osobowości, już teraz wyraźnie wskazuje się na skuteczność stosowanych na jej gruncie metod. Do szczególnie istotnych sposobów interwencji zalicza się tu między innymi inicjowanie prac nad problemem, szukanie związku zniekształconych myśli z zachowaniami dezadaptacyjnymi, budowanie umiejętności radzenia sobie w problematycznych sytuacjach, usystematyzowane podejście do problemu złości i impulsywności, samoobserwację i funkcjonalną motywację. Rozszerzanie postaw do dokonywania atrybucji i ocen, podejmowanie konstruktywnych decyzji. Warto wspomnieć także, że pozytywne zmiany, do których dąży się w zakresie stosowania terapii poznawczo-behawioralnej jednostek antyspołecznych to poprawa umiejętności społecznych zwiększenie samokontroli, zwiększenie krytycznego myślenia o sobie samym poprawa umiejętności przyjęcia perspektywy społecznej. Uświadomienie przeżyć ofiar przestępstw, panowanie nad gniewem, zwiększenie umiejętności zawodowych, rozwiązywanie problemów interpersonalnych, zmiana postaw antyspołecznych, leczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych, osłabienie kontaktów z antyspołecznymi rówieśnikami, poprawa pozytywnych interakcji z rówieśnikami, którzy nie mają postaw antyspołecznych. Ostatecznie przyjąć więc można, że zasadniczym celem terapii poznawczo-behawioralnej jednostek antyspołecznych jest poprawa moralnych i społecznych zachowań pacjenta, do której dąży się poprzez pracę nad jego funkcjonowaniem poznawczym, a nie rozwój moralnej struktury opartej na lęku czy poczuciu winy. Innymi słowy, terapia ta uznana będzie za skuteczną, jeżeli w jej wyniku osoba z antyspołecznym zaburzeniem osobowości Nauczy się uwzględniać perspektywy innych ludzi oraz uwzględniać będzie możliwe przekonania i zachowania. 3.2.3 Najnowsze podejścia terapeutyczne w pracy z osobami przejawiającymi antyspołeczne zaburzenia osobowości. Biorąc pod uwagę fakt, że na przestrzeni ubiegłych lat szczególną uwagę zwrócono na skuteczność terapii u osób przejawiających ciężkie zaburzenia osobowości, w tym zaburzenia antyspołeczne, nie powinno więc dziwić, że na gruncie dotychczas stosowanych metod terapeutycznych wyłoniły się nowe, szczególnie znaczące podejścia terapeutyczne. Tym samym z założeń nurtu psychoanalitycznego wyłoniły się dwie pozytywnie rakujące strategie oddziaływań, do których zalicza się: terapię opartą na mentalizacji, Mentalization-Based Treatment, MBT, oraz terapię skoncentrowaną na przeniesieniu. Transference-focused psychotherapy, TFP. Na gruncie założeń poznawczo-behawioralnych pojawiły się z kolei dialektyczna terapia behawioralna, Dialectical Behavior Therapy, DHT oraz terapia zorientowana na schematy, Schema Therapy, ST. Terapia oparta na mentalizacji. Terapia oparta na mentalizacji, opracowana przez Batemana i Fonagiego, Bazuje na założeniu, że nasze stany umysłowe warunkowane są zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, a na skutek utworzonej reprezentacji umysłowej podejmujemy odpowiednie działanie. Mentalizacja postrzegana tu jako umiejętność rozumienia stanów umysłowych, niewątpliwie stanowi podstawowy aspekt relacji międzyludzkich, który z kolei umożliwia jednostce utożsamianie własnych działań oraz działań innych ludzi w ujęciu. Intencjonalnych myśli i potrzeb, uczuć oraz pragnień, a który zostaje wysoce ograniczony na skutek zakłóconej i wysoce zdezorganizowanej w dzieciństwie relacji przywiązania. Istotne jest, że według tego podejścia źródłem zaburzeń w funkcjonowaniu jednostki są nieprawidłowości w zakresie relacji powstałych we wczesnych okresach życia między dzieckiem a osobą, z którą dziecko to wytwarza więź, co ponadto istotne wykształcenie u jednostki nieprawidłowych form przywiązania, co niewątpliwie ma miejsce w przypadku osób przejawiających antyspołeczne zaburzenia osobowości, odzwierciedla się w zniekształconym obrazie rzeczywistości, nieprawidłowym odbiorze bodźców zatoczenia, oraz niewłaściwych mechanizmach asymilacyjnych, co w konsekwencji prowadzi do znacznych zaburzeń w zakresie wszelkich relacji interpersonalnych. Aktualnie przyjmuje się, że terapia MBT przynieść może szczególnie dobre rezultaty w przypadku osób przejawiających znaczne deficyty w zakresie mentalizacji. Uznaje się ponadto, że w przebiegu stosowania tego typu terapii. W odniesieniu do jednostek antyspołecznych powinno koncentrować się przede wszystkim na problemie nieprawidłowo wykorzystanej mentalizacji, a nie próbie uzupełnienia deficytów powstałych w jej zakresie. Terapia skoncentrowana na przeniesieniu. Terapia skoncentrowana na przeniesieniu, podobnie jak terapia oparta na mentalizacji, wywodzi się z nurtu psychoanalitycznego. Opiera się ona na teorii relacji z obiektem a jej twórcy Kernberg i inni przyjmują, że jednostka cierpi na zespół dyfuzji tożsamości, wynikający z niewydolności integracji psychicznej, w którym agresywne zinternalizowane relacje z obiektem dominują nad idealizowanymi relacjami i oddzielają je od nich. Innymi słowy zakłada się tu, że obiekt niezbędny jest do rozwoju ego i self jednostki, a nieprawidłowa relacja z tym obiektem, nie tylko prowadzi do niewłaściwego rozwoju self, co rzutuje bezpośrednio na błędne postrzeganie siebie w relacjach z innymi, ale również prowadzi do tego, że ego fiksuje się na poziomie prymitywnym, co ostatecznie doprowadza do niskiej kontroli impulsów, niestabilnych relacji i chaotycznego stylu życia. Chociaż jak już wspomniano, obecnie uznaje się słuszność stosowania strategii terapeutycznych TFP w odniesieniu do pracy z jednostkami antyspołecznymi, to jednak podkreślenia wymaga tutaj fakt, że oddziaływania prowadzone w tym nurcie niosą za sobą pewne ograniczenia. Jak bowiem podają wspomniani twórcy, teoria ta okazuje się najbardziej skuteczna w stosunku do osób przejawiających łagodny oraz umiarkowany poziom psychopatii, podczas gdy jednostki antyspołeczne o szczególnie silnym nasileniu cech psychopatycznych zostają z niej wykluczone. Terapia dialektyczno-behawioralna Terapia dialektyczno-behawioralna opracowana przez Linehan i innych wywodzi się z gruntu terapii poznawczo-behawioralnych. Linehan prezentuje powstawanie zachowań destrukcyjnych i autodestrukcyjnych w ujęciu modelu biospołecznego, gdzie zaburzenia uwarunkowane są wzorcami poznawczo-emocjonalnymi. Wspomniana autorka podstaw pojawienia się zaburzenia osobowości upatruje więc w wielu zróżnicowanych czynnikach, do których zalicza m.in. indywidualne różnice wrażliwości na dysregulację emocjonalną czy też interakcje jednostki ze środowiskiem. W zakresie oddziaływań terapeutycznych dialektyka odnosi się do pracy poprzez perswazję, a stosowany tu program leczenia bazuje na pięciu zasadniczych funkcjach obejmujących swoim zakresem zwiększanie motywacji pacjenta do wprowadzania zmian, Kształtowanie nowych umiejętności, wdrażanie nowych zachowań, nadawanie struktury środowisku oraz wzmacnianie motywacji i umiejętności terapeuty. Terapia zorientowana na schematy. Terapia schematów stanowi jedno z najbardziej integracyjnych podejść terapeutycznych, które, mając podłoże na gruncie teorii poznawczo-behawioralnych, swoim zakresem obejmuje również teorię przywiązania, gestalt, Relacji z obiektem konstruktywizmu oraz elementy oddziaływań psychoanalitycznych. Jest to ponadto terapia szczególnie ceniona w przypadku leczenia ciężkich zaburzeń osobowości. W ujęciu terapii schematów osobowość pojmowana jest jako swoisty system schematów, którego poszczególne podsystemy odpowiedzialne są za przetwarzanie informacji. Istotne jest, że schematy te kształtują się już w okresie dzieciństwa i mają swoje odzwierciedlenie m.in. w zachowaniu, myślach czy też emocjach danej jednostki. W przypadku osobowości zaburzonej mamy do czynienia ze schematami dysfunkcjonalnymi, które stanowią integralną część struktur poznawczych. Istotne jest, że u jednostek antyspołecznych przydominujących schematach wrogości i drapieżności istnieją nie w pełni rozwinięte schematy miłości oraz szacunku, co ostatecznie skutkuje nieprawidłowym postrzeganiem otaczającej rzeczywistości, niewłaściwym wyrażeniem myśli i emocji, a w konsekwencji rzutuje negatywnie na podejmowane działanie. Oddziaływania terapeutyczne proponowane w tym modelu ukierunkowane są więc na tak tzw. uleczenie schematu, które w ujęciu autorów opisywanej tu teorii stanowią rdzeń zaburzeń osobowości. Interwencja swoim zakresem Obejmuje tu wszystkie aspekty nieprawidłowych schematów i rozwiniętych na ich podstawie strategii funkcjonowania, to jest sferę poznawczą, afektywną i behawioralną, co ma szczególne znaczenie w przypadku jednostek antyspołecznych, których schematy i rozwinięte w ich zakresie dominujące strategie są wyjątkowo nieprawidłowe. 3, 2, Modalność terapii w kontekście skuteczności prowadzonej interwencji. Poza wyborem odpowiedniego modelu terapeutycznego, w pracy z osobami przejawiającymi antyspołeczne zaburzenia osobowości, szczególnie istotne jest również uwzględnienie tzw. modalności terapii to jest formy, w jakiej będzie ona prowadzona. W zakresie pomocy terapeutycznej jednostek z osobowością zaburzoną dominują cztery możliwe formy prowadzonych oddziaływań: forma indywidualna, grupowa rodzinna bądź też wspólnota terapeutyczna. Warto zaznaczyć, że w zakresie interwencji niesionej jednostkom antyspołecznym do szczególnie cenionych należy forma pracy grupowej, której ewentualnym uzupełnieniem mogą być spotkania indywidualne terapeuty z pacjentem. Terapie rodzinne znajdują tu natomiast zastosowanie w pracy z dziećmi przejawiającymi antyspołeczne zaburzenia zachowania. 4. Implikacje praktyczne. Oddziaływania terapeutyczne stosowane w pracy z jednostkami przejawiającymi tak ciężkie zaburzenia osobowości, jakimi są zaburzenia antyspołeczne, niewątpliwie należą do najbardziej problematycznych procedur postępowania. Punktem wyjścia w pracy z jednostką antyspołeczną już na etapie planowania jest zadbanie o tzw. środowisko pracy, które swoim zakresem niewątpliwie obejmować powinno bezpieczeństwo zarówno pacjenta, jak i terapeuty. Początek samej procedury leczenia upatruje się z kolei w dokonaniu wysoce precyzyjnej oceny stanu klinicznego oraz dogłębnej diagnozy, która ukierunkowana jest przede wszystkim na ustalenie stopnia nasilenia psychopatii, rozpoznanie wszelkich uleczalnych zaburzeń z osi 1 lub 3 oraz rozróżnienie tych cech osobowości, które mogą być podatne na leczenie, oczywiście z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji jednostki. I teraz uwaga, robimy krótką przerwę na wejście do Wikipedii, ponieważ tutaj padły hasła oś 1, oś 3, i teraz to się odnosi do DSM4, czyli Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Pięć wymiarów klasyfikacji stanowi pomoc w diagnozowaniu choroby, przewidywaniu jej przebiegu, a także zaplanowaniu postępowania. Oś 1 to zaburzenia kliniczne. Oś 2, zaburzenia osobowości, zaburzenia rozwojowe. Oś 3, stany ogólnomedyczne. Oś 4, problemy psychospołeczne i środowiskowe. Oś 5, poziom przystosowania. Czyli tutaj mamy oś 1... Lub oś 3, czyli to są zaburzenia kliniczne lub stany ogólnomedyczne. Dobra, to jak już to wymyśl... e, nie wymyśliliśmy, tylko ogarnęliśmy, wracamy do artykułu. W miarę możliwości wyróżnić należy tu zarówno społeczne, jak i organiczne podłoże przejawianych zaburzeń. Do kolejnych etap aspektów pracy terapeutycznej zalicza się tu ponadto uwzględnienie modalności terapii określenie sposobu zaangażowania pacjenta w przebieg procesu terapeutycznego oraz wybór właściwego modelu oddziaływania. Specyfika pracy z jednostkami antyspołecznymi sprawia, że szczególne znaczenie przypisuje się tu również odpowiedniemu wielokontekstowemu przygotowaniu osoby podejmującej się prowadzenia interwencji, jego doświadczeniu pełnej znajomości charakteru przejawianych dysfunkcji oraz, co wyjątkowo istotne, ich znaczenia dla bezpośredniego funkcjonowania jednostki. Do tego typu aspektów zalicza się więc m.in. świadomość faktu, że osoby antyspołeczne potrafią doskonale symulować poprawę swojego funkcjonowania, a ich koncentracja na narcystycznych i egocentrycznych skłonnościach może mieć niepodważalne znaczenie dla przebiegu całej terapii. W postępowaniu terapeutycznym wskazuje się również na potrzebę uwzględnienia odpowiedniego stopnia atrakcyjności i stymulacji prowadzonych oddziaływań, oraz podkreśla konieczność unikania bezpośrednich pytań o przeżywane przez jednostkę stany emocjonalne. Jak się bowiem okazuje, osoby mające realne problemy z dostępem do tego typu treści mogą wykazywać agresywne re reakcje w obliczu potencjalnej konfrontacji z własnymi dysfunkcjami. Dodać można również, że terapia powinna mieć także ściśle określoną strukturę oraz być wysoce zintensyfikowana i systematyczna. 5. Dyskusja i wnioski. Fakt, że antyspołeczne zaburzenia osobowości opierają się na trwałych zmianach w zakresie popędów, uczuć i woli sprawia, że zarówno terapeutyczne, jak i resocjalizacyjne oddziaływania względem nich. Stosowane należą do jednych z najbardziej złożonych i skomplikowanych. Pomimo szeregu trudności, jakie pojawiają się tu przed klinicystami i przedstawicielami całego wymiaru sprawiedliwości, wyraźnie podkreślić należy, że nie są to jednak zaburzenia nieuleczalne. W rzeczywistości coraz więcej badań sugeruje, że działania specjalistyczne, takie jak psychoterapie uzupełnione dodatkowo o programy leczenia zaburzeń współtowarzyszących, na przykład uzależnień, mogą być korzystne dla wielu osób z antyspołecznymi zaburzeniami osobowości. Obserwowane obecnie pozytywne zmiany w zakresie różnych form i metod oddziaływania, jak również próby usystematyzowania obowiązujących aktualnie kryteriów diagnostycznych, pozwalają ponadto przypuszczać, że z czasem odnotowane będą coraz bardziej efektywne zmiany w zakresie funkcjonowania jednostek antyspołecznych. Omawiana tu problematyka wydaje się mieć priorytetowe znaczenie nie tylko dla indywidualnych jednostek, ale przede wszystkim dla całego społeczeństwa i jego ogólnego bezpieczeństwa. Dobrze, to jest koniec artykułu. Antyspołeczne zaburzenia osobowości, a skuteczność oddziaływań terapeutycznych i resocjalizac resocjalizacyjnych. Małgorzaty orzeł górniak. Dobrze, Uf, to był. Poważny tekst. Sam mam wrażenie, że jakoś tak aż, aż poważnie mi się go czytało i ciężko. No ale dowiedziałem się czegoś. Myślę, że osoby, które będą tego słuchać, też się czegoś dowiedzą. I też jest to ważny temat, przynajmniej w mojej opinii. Nie, no chyba w ogóle to jest po, po prostu po, po ważny temat. Ważny i poważny. A, dobrze. Czas skończyć podcast. Zapraszam na Facebooka. Możecie napisać maila na artykuły naukowe czytane gmail.com Podcast jest na różnych platformach i to tyle. Do usłyszenia.